Siema, zapowiada się ciekawa niedziela w pracy. Dzisiaj moja dodatkowa robótka, czyli pranie tapicerek i dywanów. Dzisiaj mamy dywan do wyprania na schodach, na landingach i kolejnym ciągu schodów. Dzisiaj przyjechałem z Highwicką aż do Romford. W międzyczasie pracy zrobię kilka krótkich wrzutek, jak wygląda to przed, jak wygląda proces prania oraz efekt finalny. Nie wziąłem dzisiaj ze sobą GoPro, więc będę musiał poratować się kamerą z telefonu. To byłoby na tyle teraz. Widzimy się za niedługo. Dobra, tak te schody wyglądają na chwilę obecną. Mamy duży landing. Idziemy dalej, schodek. Tu już jest płyn naszykowany. Znaczy się proszek i woda rozmieszane. Szczoteczka, rękawiczki, safety musi być. Schodek, kolejny duży landing. Akurat już czekasz, wleję mu wodę z proszkiem. I tu mamy kolejne schody do samej góry. I taki mini landing. Czas się pracy do pracy. Dobra, to teraz pokażę, jak czyścić dywan na schodach małym attachmentem. Najpierw są na tą powody. Jak coś jest bardzo brudne, to robię w ten sposób, to najpierw nanoszę płyn, wyłączyć, biorę taką szczoteczkę. Włączamy pompę wody, akurat. Włączam pompę wody i sam odkurzacz. Powtarzam dwa razy. Cały ten bieg schodów z moim landingiem zajął dosłownie godzinę. Teraz mi został jeszcze ten wielki landing i kolejne takie schody. Myślę, że jeszcze max 2 godziny i będzie ogarnięte. Tak wygląda woda. Wsypanie dywanu. Po drugim razie. Dobra, teraz to mały attachment muszę zmienić na większy. To już będzie poza kamerą, bo nie mam statywu. Dobra, duży attachment założony. Jedziemy z tym. Wszystko jest zakończone. Było 2 godziny 23 minuty. Od rozpoczęcia do zakończenia. How's it looking, clean? Yeah.
It's already done. What? It's already done. Done? Yes. Fantastic.